Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Medzi, witam w 10 misji i zagrajmy w Dawn of War. Jedyneczkę, czas stary przyjaciel, kronikarz zdradził. Idziemy mu skopać dupę, tak myślę. Więc zaczynamy. Krótkie wczytywanko, przenosimy sobie pewnie gdzie indziej. Teraz walka z chaosem, a nie z orkami, niestety. Zdecydowanie wolałem z orkami. I przed nami krótki zaraz filmik będzie. Znaczy krótki, zależy, bo zauważmy, te filmiki są długie czasami. Więc filmik. What news, Sergeant? The Chaos Marines retreated to this city and entrenched themselves. Whatever is to happen, will happen here. And the good captain. I would call him starved for vengeance. But my words are inadequate to encompass his fury. Make ready. We have wasted enough time and suffered for it. Agreed. But we knew nothing of our enemy or his intentions. Bale was someone's pawn. Sindri, he called him. Sindri is not my concern. Isidore is. He has fallen, and he will find me at his doorstep. Now you know the full weight of my original concerns. I must admit, I was surprised that it was Isidore who succumbed. I know. You suspected me. It takes either steel or rot to willingly condemn your own world, your very family, to the Dunch. I sense the seed of chaos in your midst, and you seemed too eager to uncover this planet's secrets. But I was so certain the taint stemmed from you that I failed to notice its true source in Isidore. I was wrong, Captain. We will discuss the matter another time, Inquisitor. For now, we have an enemy who demands our ministrations. You allowed me to take the stone. You were true to your word, and for that, you are a fool. Better I keep the maledictum with me. You are too weak to stomach its gifts. And now, I will use its power to destroy you. Lord Bale was likewise foolish in believing me defenseless, believing himself in control. Make it stop! The orcs thought more of their abilities than they did of me. But I relied on their arrogance at my benefit alone. Please! You, however, you hold promise. And for that, I should let you die before you prove too great a threat. But I have invested too much effort into you. And you a century to prepare. It would still be too late to stop me from achieving my glory. Now I must prepare. Attend to the captain's demise, if you are capable. What makes you think that I will do your bidding? You have little choice. Your captain is quite tenacious. You more than anyone know that. You will have to deal with him, and that benefits me. Oh, and thank you for delivering the maledictum. You cannot abandon me now? Oh, but I can, and I do. At least I leave you in good company. Now, prove yourself worthy. Go, spill the blood of those who were your brothers. Spill the blood. Blood for the Blood God. Oh, tak, Blood for the Blood God, Skulls for the Skull Throne, and Milk for the cornflakes. Okej, okay. Zniszcz wszystkie siły chaosu. Dobra, zaczynamy. Nie ma na co czekać. Trzeba upgrade'y robić. Zobaczmy, co tu się podzieje. No, mamy już zbrojownię, okej, okay, never mind. To potrzebujemy upgrade tutaj od razu zrobić. I generatory. Tararara, przejmować mi to. O, nie mamy tych.
Anargi, dobra. Idziemy. Pewnie gdzieś są wrogowie już, więc... A nie, nie ma tu wrogów, okej. Okay. Czyli prawdopodobnie tu też nie będzie. Mamy Terminatorów, mamy wszystko fajnie, elegancko. Przejmujemy sobie wszystko. Standardowy początek. A nie, mam jeszcze rekwizycji, okej. Okay. Mogę to pominąć, bo zanim to się zrobi. To minie 50 lat, no bo mamy budowę zakończoną. Przejęte. Tu mamy relik, który jest prawdopodobnie broniony. Ale nie mam co do tego pewności. Zaraz to sprawdzimy. Chciałem, że raczej jest broniony. A jeśli nie, to spoko. Nie jest, dobra. Myślę, to przejąć, debile. Masakra. Dobra, czepię w czele. Na razie jest spokojnie, więc skorzystamy z tego, że jest spokój. Relik się będzie trochę długo przejmował, więc to jest problem. Okej, okay, fajnie. O, nie mam ostrzału. To ty zostaniesz, weźmiemy sobie tego. Inkwizytora. No, masz rację, Inkwizycja to pojebane kutasy. Idziemy przenieść te dwa gówna tutaj. Może one nie są bronione. Przynajmniej takie mam nadzieję. Pięknie. Pyk. Pyk. Zobaczcie, w ogóle fajna muzyka strasznie. Czy jakaś baza wroga? Nie, nie ma tu bazy wroga. Skorzystajmy na tym. Wy tu zostańcie. Też tu nie ma osłony, tu zostańcie w takim razie. Dobra, ten będzie tam budował. Jak to zbudujesz, to... Tak zrobisz. My w międzyczasie sobie... O, za relikty też jest ten, limit jednostek. Fajnie. Rozkmijmy tutaj, kult maszyn bym musiał zbudować. Ale to za chwilę, myślę, że oddział kosmicznych marinów najpierw. Dobra. Podejrzanie cicho tu jest wszędzie. Nie podoba mi się to. Tak powiem szczerze. To nie znaczy nic dobrego wcale. Ale zajmiemy punkty póki możemy. Oni są tutaj prawdopodobnie. Tak, mają relikt. No okej. Przynajmniej mamy czas, żeby się przygotować. Podejdziemy tutaj. I zobaczymy, czy coś tu ciekawego jest. Czy można to przejąć, czy też nie? Można. A mamy punkt strategiczny, zabieramy się tutaj. On tu sobie buduje. Fajno. Zajebiście, pek i pek. Trzeba tego przejmować, bo musimy sobie nafarmić tej rekwizycji ile się da, póki jest jeszcze w miarę spokój. Z tego serwitora sobie zrobimy.
We are the Emperor's chosen. What is your will? We are the Emperor's chosen. I await your. Dobra. Kult ma. Nie mogę kultu maszyn zrobić, niestety. Chyba to jest przejęte. Do roboty. Ty mi kult maszyn zbudujesz. Potrzebujemy dreadnoughtów. Wy zobaczcie, to jest chyba zajęte przez nich. No, to też sobie zajmiemy. Przejmować to. Okej, zaraz zajmiemy jeszcze dół. Od razu. Tu wszędzie będą pobudowane później wszystkie punkty. Dobra. To wyjdźcie potem punkt w takim razie. On powinien być pusty. Tu wszędzie pobudujemy te i powinna rekwizycja lecieć jak pojebana. Sobie zrobimy wszystkie upgrade'y i przygotujemy się do ataku, bo nie można tutaj. Dobra, tutaj biegnijcie. Marine Squad deployed. Super. Panie serwitorku, pan będzie miał dużo roboty. Ty masz zrobiłeś. A teraz tu. Dobra. Dredno, dobra, my nie mamy energii tyle, żeby sobie szaleć, więc upgrade'niemy sobie to. No, nie mamy rekwizycji tyle sobie tam, bo to będzie bardzo ważne, żeby to utrzymać, relikt. Budowa tego wszystkiego trwa. I oni są podobnie tutaj na tej linii już tu, punktów strategicznych, tak obstawiam. Teraz wszystko sobie poupgrade'ujemy na pierwsze poziomy. Przejąć to. Wy przejmijcie to. Wy w ogóle nie musicie tu iść, chodźcie tutaj. Na kolejne oddziały Space Marinów są gotowe. Teraz trzeba będzie energii zaraz trochę pozbierać. Okej. Rekwizycji leci milion już. To jest dobre znaczy słowa, z tego słowa znaczeniu, że leci ogromne ilości. Zaraz budujemy więcej generatorów plazmowych i będziemy rozbudowywać naszą kwaterę główną do trzeciego poziomu. Jest za spokojnie. Znaczy inaczej, oni się po prostu okopali, więc no. No tak jak myślałem, są tutaj już. Tutaj i tutaj, dobra. Zapierdzielasz mi tu. To się wszystko buduje. Nam jest energia teraz potrzebna. Dość mocno, bo tu na upgrade jest potrzebne 500, nie 200 tylko, dobra. Myślałem, że 500, nie wiem, czy mi się obzdurało. Tu jest zrobione. Rozbudowa się robi wszędzie. Tylko te generatory musimy pobudować. A ja mam 3, okej. By the Emperor, what foul demon has he summoned?
to me, brothers. Let us send this spawn back where it belongs. No i będzie na mnie nasyłał tak demona. Demon Korna. No napierdalać go. Co to jest najbardziej bla bla bla. Aha. No, źle. I tu miejsca trochę brakuje. Okej. Okay. To jest ciężko zabić. Rozwinięte? Nie, jeszcze nie. Okej, okay. I tyle wystarczy. Nie będziemy tego bardziej rozwijać, bo nie ma sensu. Świętego artefaktu nam tylko brakuje. Napierdalać do niego. To upgrade'ujemy. Zaraz padnie. No to jest boss, więc... aby się wycofać. Gówno zaraz powinno umrzeć. Dobra. Pięknie, dobra, zaraz upgrade poleci. My możemy zrobić... Dreadnought, to jeszcze nie możemy zrobić. Znaczy możemy zrobić Dreadnought, to co ja gadam. Dobra, zdechło to gówno. Tu upgrade'y po kolei wszystkie tak naprawdę. Dodamy wam to, to pyk. Wszędzie sierżantów. Są wszędzie punkty zabudowane, no? Dobra, bosk. Elegancja. Francja. To cię mogę zabić. A co możemy zrobić? W świetnym artefakcie na konsyniarza nie chcę. Ciężka piechota. A zrobimy jednego, o, wrócił Dreadnought, znaczy wrócił, przybył. Okej, okay, mamy Dreadnoughtika, boskość, zajebiście, przygotowujemy się do ataku, bo nie wiem co tam nas czeka, więc okej, okay, mamy tu upgrade'o. Czekajnik orbitalny. Znaczy brakuje mi, tu nie ma szarej straży, tylko nie pamiętam czy ona weszła w dodatkach, czy była w podstawce. Szarej gwardii, przepraszam. Chyba była w dodatkach. Predatora możemy zrobić, Korsarz Landa. Korsarz Landa zrobimy najpierw prawdopodobnie. Nie mam energii, tyle OS. Dobra, on zwiększa im tam. Dobra, leć ich. Dobra, niech oni się leczą. Możemy postawić jeszcze generator. Jakiś możemy, jeden.
tylko jeden. No dobra. Zrobimy sobie to, bo mamy rekwizycję, milion energii nam brakuje, więc zwiększmy sobie wydajność tych cholerstw. Bo tu nigdzie nie ma osadów żużlowych. Osadów żużlowych nie ma nigdzie. Okej, okay, no niestety, dobra, wszystkie budynki mamy. Tu lecą sobie upgrade'y cały czas. O, to jest niepotrzebne. Tak po prawdzie. Okej, okay, mamy terminatorów szturmowych i zwykłych terminatorów. Więc zwykłych terminatorów, którzy kosztują 4. I do tego jeszcze oddział Space Marinów. Tutaj robimy tak. Corsair Landa. To jest najmocniejszy czołg, jaki może mieć, więc jest spoko. Znaczy to, że on jest, nie jest limitowany do jednego. To też jest spoko. W ogóle fajna muzyka, taka sakralna. A, może kontrolować jakąś namiast generatorów, okej. Okay. No to my zrobimy tego trochę więcej, bo obstałem ciężko, więc przygotujmy się, jeżeli możemy. Więc postawmy dodatkową twierdzę, dodatkowe generatory, dodatkowe tutaj kulty maszyn. Tu się robią typki, tu się robią upgrade'y, bardzo fajnie. Nie mamy tylko jeden oddział terminatorów, ale myślę, że to nie jest problem. Możemy im porobić upgrade'y teraz tych. Chyba tu im damy dużo tych. Tak, wam damy wyrzutnię rakiet. Damy jeden miotacz ognia, tak. I wyrzutnię rakiet. A wam damy to. Dobra. Bo mamy już terminatorów, wyrzućmy ich sobie. Oni się teleportują po prostu. Dobra. Bo co się przychodzi? Zróbmy tak. Dobra, marini się przygotowują. Czekamy na nasze pojazdy. To się jeszcze buduje. Niestety. Kurde, pamiętam, że można było mieć trochę więcej jednostek niż 20. Kurde, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam już po prostu. Okej, okay, mamy Corsair Landa. Predatora sobie zrobimy teraz. No budujcie to, budujcie to. Okej. Okay. No bo u Eldarów, pamiętam, się to robi, brama mi osnowy podbija. Damy im granaty. Damy im to. Coś będziemy ograniczać i zaraz ruszamy. Zróbmy tak. Dobra. Okej. Okay. Miecze energetyczne dla naszych tych. Pistolety plazmowe też są spoko. Czekamy na predatorka. Energii powinna zacząć lecieć milion nagle. Podbijamy limit pojazdów. Dreadnought niech się już produkuje. Dreadnought wsparcia niech też się produkuje. No, takie porównanie między Predatorem a Land Corsarzem. Ich obrażeń. Ale hapsów mają bardzo podobne ilości. Okej, to wszystko możemy pod artefakt podstawić. Tak naprawdę. Okej. Okay.
Potrzebuję tego drugiego kultu maszyn, jestem pewien. Dobra, w każdym razie ja was żegnam bardzo serdecznie w tym odcinku Dawn of War. Zapraszam na kolejny, tam już będziemy puszować wroga, więc do zobaczenia. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania. Na razie i cześć.